Trevor do dnia dzisiejszego, co daje równe 20 lat, uznawany jest za zaginionego. Czy już wiecie, o kim będzie ten dzisiejszy podcast? Trevor Dilly przychodzi na świat 15 sierpnia 1978 roku. Jego rodzicami są Michael i Andy Lee. Jest najmłodszym z czworga rodzeństwa. A jego rodzeństwo to brat Mark oraz siostry Michelle i Pamela. Dorastał w nas w hrabstwie Kilder w Irlandii. Jako dziecko był bardzo lubiany, nie podzielał zbytnio zainteresowania swojego rodzeństwa sportem, a to, co go interesowało, to arytmetyka i nauka. Jego zainteresowania popchnęły go do tego, by Bardziej wsiąknąć w tematy komputerowe i zainteresować się systemami audiowizualnymi. Póki co to było dla niego bardziej takie hobby, i kiedy kończy szkołę średnią, wybiera raczej kierunek biznesowy na Waterford Institute of Technology. W tym czasie pracuje równocześnie na niepełnym etacie w lokalnym supermarkecie. Nie czuje się jednak dobrze na tym kierunku, który wybrał i rzuca naukę po pierwszym semestrze. Za namową swojej siostry Michelle kończy kurs komputerowy w Dublinie. I od razu po zakończonym kursie dostaje trzy różne oferty pracy. Radzi się swojego ojca Michaela, którą opcję wybrać. Ojciec doradza mu stabilną pracę w banku, co w związku z dalszymi wydarzeniami położy nieco cień na rodzinę Dilly. I w związku z tym, w maju 1999 roku, Trevor rozpoczyna pracę w dziale IT Bank of Ireland Asset Management przy Lizon Street. Ma jeszcze 10 innych współpracowników. Jego przełożony opisuje go jako dobrego, oddanego pracownika, który angażuje się we wszystkie problemy. Bardzo chętnie się uczy wszelkich nowych rzeczy i jest bardzo przyjacielski w stosunku do współpracowników. Jeśli chodzi o przyjaciół, to Trevor był bardzo blisko ze swoim bratem Markiem oraz Glenem Kalenem i Conorem Lunanem. Na początku roku 2000 Trevor wynajmuje mieszkanie przy ulicy Sandy Mouth w Dublinie. I niebawem, bo w lecie tego samego roku poznaje dziewczynę Karen. Spędzała ona kilka dni w Dublinie. Na co dzień mieszka ona w Anchorage na Alasce. Mimo, że Trevor i Karen nie spędzili ze sobą dużo czasu, to chłopak poczuł jakąś iskrę i to magiczne połączenie z dziewczyną. Niestety nikt z rodziny Trevora nie miał okazji, przez tej jej krótką wizytę, poznać Karen. Miesiące lecą, a w listopadzie Trevor rozmawia ze swoim przyjacielem Glenem o Karen. I tak pod koniec tego miesiąca, zaledwie kilka tygodni przed zniknięciem chłopaka, Trevor leci na Alaskę. Dzięki przyjacielowi, który był stewardem na długich trasach, mógł zakupić bilet po bardziej okazyjnej cenie, z czego oczywiście skorzystał. Miał jedną przesiadkę w Los Angeles i dotarł na miejsce i spędził z Karen trochę czasu. Natomiast nie jest jasne, czy tylko z Karen spędził ten czas, bo jak później wyjawił ojciec, chłopak interesował się jeszcze jedną dziewczyną ze Stanów Zjednoczonych, którą poznał podczas jej wakacji w Dublinie. Michael ujawnił, że w mailach do owej dziewczyny Trevor napisał, że będzie miał kilka dni wolnego, a będzie w okolicy. Tak więc może mogliby się spotkać. Janie, czyli dziewczyna, z którą Trevor korespondował, odpisała mu jednak, że w czasie, kiedy Trevor będzie w okolicy Stanów Zjednoczonych, to ona będzie bardzo zajęta. Jednak Trevor nie przyjął odmowy i nalegał na spotkanie. Niestety jednak później nie ma żadnych informacji, czy chłopakowi udało się finalnie spotkać z Janie, ale jakby nie ma się czemu dziwić, że lecąc taki kawał drogi chciał upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, w końcu młodość rządzi się swoimi prawami. Dni mijają i 5 grudnia Trevor wraca do Irlandii. Jedzie autobusem do domu rodzinnego w Nejs. Ojciec widzi syna tylko przelotnie, bo tak się składa, że akurat wtedy musi wyjść do pracy i ma jakieś ważne spotkanie. Trevor opowiada, jak bardzo jest zmęczony podróżą, a matka zachęca go, by wpadł na weekend do domu odpocząć. Jednak Trevor zaplanował sobie akurat na ten weekend coś innego, chciał porobić zakupy przedświąteczne. Tak więc odpowiada matce, że nie będzie mógł być w ten weekend w domu. Dwa dni później o godzinie 16 kończy normalnie pracę, a potem dzwoni do brata Marka. Rozmawiają tak bardzo przelotnie. Wczesnym wieczorem Trevor zahacza też o biuro ojca, żeby odebrać przesyłkę z soczewkami kontaktowymi, które przepisał mu jego brat, a jego brat był optykiem. Niestety pomimo odwiedzin w biurze ojca, nie udało się im znowu spotkać, bo akurat ojciec był na jakimś spotkaniu biznesowym. Niedługi czas potem Trevor i jego przyjaciele z pracy odwiedzili klub Copperface Jacks, Około godziny 2.45, około godziny 20.45 grupa w szampańskich nastrojach opuszcza klub i udaje się do hotelu Hilton przy Charlemont Place w Dublinie. W Hiltonie odbywa się firmowa impreza przedświąteczna. Wszyscy się dobrze bawią, świętują, drinkują, a między godziną 22 a 23.30 do Trevora dzwoni Glenn Cullen, czyli jego przyjaciel. Niestety odgłosy imprezy bardzo skutecznie uniemożliwiają przeprowadzenie rozmowy między dwoma mężczyznami. W piątek 8 grudnia o drugiej w nocy Trevor wychodzi z hotelu Hilton i kieruje się w stronę klubu Back Hellis przy Leeson Street. Zabawa w tym klubie trwa do około 3.30, no i oczywiście poszedł tam ze swoimi znajomymi z pracy. Trasa Trevora przynajmniej przez jakiś czas, jest rejestrowana na kamerach przemysłowych oraz kamerach bankomatowych. Jest widziany na kamerze przed swoim miejscem pracy, przed bramą numer 2. Zanim trevor wejdzie na teren banku i uda się do swojego biurka, zamieni jeszcze kilka słów z nieznajomym mężczyzną ubranym na ciemno, który stoi przed bramą. Zamieni też kilka słów z ochroniarzem budynku Peterem. Mężczyzna ubrany na ciemno spędził wcześniej około 30 minut pod bramą Numer jeden, a kiedy pojawił się trevor, poszedł za nim. W budynku banku Trevor spotkał także kolegę z pracy Kyla. Był to Kyle Pender. I Trevor zapytał go, czy miałby czas i odrobinę chęci, żeby napić się z nim filiżankę kawy. Kyle powiedział, że akurat w tej chwili jest zajęty, ale poprosił Trevora, żeby ten dał mu tak powiedzmy za dwie minuty. W międzyczasie około godziny 3.37 kamera pod bramą wejściową numer 2 Zarejestrowała nadal tego samego ubranego na ciemno mężczyznę. Obok niego stał drugi mężczyzna i w oddali za nim najprawdopodobniej trzeci mężczyzna. A około 3.50 Karl wreszcie znajduje czas na wypicie z treworem kawy. O godzinie 4.02 kamera przed wejściem numer 2 rejestruje Trevora wychodzącego z terenu banku. W dłoni ma on parasolkę. W okolicy tego samego czasu próbuje też dodzwonić się do Glena, ale Glen nie odbiera, więc Trevor zostawia przyjacielowi wiadomość, że skontaktuje się z nim później. Około godziny 4.14 kamera z bankomatu Bank of Ireland przy Headington Road uchwyca go po raz ostatni, kiedy to mężczyzna kieruje się w stronę swojego mieszkania na Ballsbridge. 30 sekund później w kadrze nagrania widzimy mężczyznę ubranego w ciemną czapkę, kurtkę i spodnie. Jest dosyć podobny, przynajmniej z tego opisu, do mężczyzny, z którym rozmawiał Trevor w bramie numer 2. Jest lekko po czwartej rano, a w grudniu o tej porze no jest dosyć ciemno, więc ciężko mi powiedzieć, czy był to na 100% ten sam mężczyzna. A to nagranie jest ostatnim, na którym widać Trevora Żywego. O godzinie 9:39 rano Trevor nie zjawił się w pracy. Natomiast zgodnie z nagraniami po prostu dość późno skończył poprzedni wieczór, no i pewnie był dość mocno zmęczony. Może z jakichś powodów to nie wzbudziło zainteresowania jego współpracowników i przełożonych. Mężczyzna jednak nie zjawia się w pracy przez kolejne dni, 9 i 10 grudnia. Michelle też trochę zaniepokojona przez te dni próbuje się dodzwonić do Trewora, jednak bez skutku. Trevor nie podnosi słuchawki. Nie wzbudza to jednak zaniepokojenia Michelle, bo w telefonie ona ma ciągle sygnał, kiedy dzwoni do, do Trewora. 11 grudnia w poniedziałek w końcu przełożeni Trewora skontaktowali się z jego rodziną, by poinformować o tym, no, że syna nadal nie ma w pracy. Ojciec Trewora pojechał do mieszkania syna, żeby sprawdzić, czy chłopak jest nadal w domu i o co chodzi i czemu nie daje on żadnych oznak życia. W międzyczasie Mark odwiedził miejsca, w których ze znajomymi w nocy z 7 na 8 grudnia bawił się Trevor. Skontaktował się także z przyjacielem Trewora Glenem. Kolejne dni 12 grudnia zostało przeszukane mieszkanie chłopaka oraz niedaleko położony gran kanal. Przeszukania nie przyniosły żadnych skutków. Poszukiwania Trewora były kontynuowane w styczniu 2001 roku. Rodzina i znajomi rozwieszali ulotki w całym Dublinie. Wszelkie nagrania dokumentujące drogę Trewora z klubów do domu zostały przebadane klatka po klatce. Niestety nie przyniosło to jakiegoś większego skutku. I wreszcie w 2015 roku, 14 lat po zaginięciu Trevora, Donald McIntyre przedstawia swój dokument wyemitowany w stacji TV3, zawierający nigdy nie pokazane klatki z nagrań kamer yy, przemysłowych. Chodzi o nagranie sprzed bramy numer 2 w banku, w którym pracował Trevor. Klatka wcześniej nie pokazana to choćby ta, gdzie przed bramą stoi trzech mężczyzn o czym już wcześniej mówiłam. W grudniu 2016 roku wszczęto nowe dochodzenie. Rok później, w kwietniu, ukazało się ulepszone nagranie z kamer, co doprowadziło do stwierdzenia, że ubrany na czarno mężczyzna, widziany za Trevorem na Haddington Road to ten sam człowiek, z którym Trevor rozmawiał przed bramą. Nagrania ukazują, że Trevor faktycznie rozmawiał z mężczyzną ubranym na ciemno, właśnie przed wejściem do banku. I teraz nagrania, do których mamy dostęp, pochodzą z trzech różnych momentów, między 3 a 4:14 rano. O 3:05 mamy nagranie przedstawiające mężczyznę ubranego na czarno. Mężczyzna ten stoi przed bankiem w bramie numer 1. Na nagraniu zmienia się sygnatura czasowa do godziny 3:34 i mężczyzna nadal stoi w bramie. Potem mamy nagranie z godziny 3:35, na którym widzimy Trewora podchodzącego do bramy numer 2. W tym też czasie widzimy mężczyznę, który podchodzi do Trewora i zagaduje go o coś. Trevor otwiera bramę i wchodzi na teren banku. Kolejne nagranie mamy z godziny 4.02 i widzimy na nim Trevora z parasolką, który wychodzi z terenu banku i kieruje się w stronę domu. Nigdzie już nie ma śladu podejrzanego mężczyzny i hm, teraz pomyślicie, że to dosyć dziwna pora na przychodzenie do pracy, ale tutaj wszystko ma swój sens. Tej nocy pogoda była dosyć kiepska, padał deszcz. Tak więc Trevor, żeby nie moknąć, zahaczył po drodze z klubów do domu o pracę, żeby stamtąd wziąć parasolkę. Kolejne nagranie pokazuje sygnaturę czasową 4,14. Trevor idzie pod parasolką, pomimo imprezy w klubach nie zatacza się, więc możemy domniemać, że nie przesadził z alkoholem. Oczywiście dopiero po ściągnięciu nagrań z kamer przez rodzinę zostało potwierdzone, że mężczyzna widziany na nagraniu to Trevor. 30 sekund później za Trevorem podąża mężczyzna w ciemnym ubraniu. I tutaj śledczy domniemają, że to jest ten sam mężczyzna, który stał w bramie pod bankiem i dokładnie ten sam mężczyzna, który zagadnął Trevora. W dokumencie Donalda McIntyre, klatka z godziny 3.37, Została rozjaśniona i widać na niej trzech mężczyzn. Jednak, kim są ci ludzie? Bo raczej żaden z nich nie jest treworem. Jak wiemy, mężczyzna wszedł na teren banku o 3.35, a wyszedł dwie minuty po czwartej. Kiedy sprawa zaginięcia trewora ponownie została otwarta, mężczyzna, który stał po prawej stronie, oraz mężczyzna z parasolką zostali namierzeni i oczyszczeni z zarzutów. Byli to dwaj współpracownicy Trevora. Natomiast nie wiadomo, czemu byli w okolicy banku w tym samym czasie, co akurat Trevor. No i mamy tutaj trochę teorii, bo niektórych ludzi frapuje, czemu Trevor udał się na Alaskę niedługo przed swoim zniknięciem do dziewczyny, którą poznał dość krótko, dość przelotnie. Okej, okay, może była to sprawa zauroczenia, ale. Pamiętacie, kiedy mówiłam o drugiej dziewczynie w Stanach Zjednoczonych? Gdyby Trevor był tak mocno zauroczony Karen, czy raczej nie spędziliby razem tego całego czasu? No i jeśli chodzi o Alaskę, to jest ona oddalona o około 9 godzin podróży samolotem. Nie ma też jakichś mega walorów turystycznych. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, nie mówię, że nie ma tam kompletnie nic, jednak Podróż Trevora była stanowczo za krótka, żeby planował on tam cokolwiek zwiedzać. Glen, który załatwił przelot Trevorowi w tej bardzo okazyjnej cenie, mówił później, że Trevor nigdy nie poznał mu zdjęcia z tej swojej nowej dziewczyny, tylko o niej ciągle opowiadał. Tak więc Glen nie miał potwierdzenia, że ta dziewczyna w ogóle istniała. Nie wiem, czy Trevor komunikował się w ogóle z Karen, natomiast wiemy o wymianie maili z Jenny. Tak więc y, nie jest pewne, czy Jenny i Karen to jest jedna i ta sama osoba, czy może jednak faktycznie dwie różne. Natomiast jeśli Trevor był y, tak bardzo zauroczony, Karen, no to czemu nie wymieniał z nią żadnych maili? Jak kogoś tam, powiedzmy, trochę lubimy, to chcemy mieć z tą osobą cały czas kontakt. Na chwilę obecną domniema się, że nie było żadnej Karen, a wyjazd Trevora. Rzekomo do dziewczyny, to miała być wygodna przykrywka dla rodziny i przyjaciół dla innego celu podróży trewora. Może mężczyzna miał coś przewieść, może wplątał się w jakieś ciemne interesy, nie miał na sumieniu żadnych przestępstw bankowych, żadnych przestępstw internetowych, więc nie jest jasne, jak w sumie mógłby się w to wplątać. No i pod koniec rozłożenia tego wątku w sprawie na czynniki pierwsze. Tak samo śledczy tak samo rodzina stwierdzili, że to jest w ogóle fałszywy trop. A Trevor mógł polecieć na Alaskę, ponieważ szukał swojego miejsca na ziemi, może planował jakąś przeprowadzkę, o której jeszcze głośno nie mówił. Może rozważał jakieś opcje. Czy przesłuchano w jakiś sposób Janie? Czy skontaktowano się z nią? No, niestety, nic w tym temacie mi nie wiadomo. Kolejną teorią jest to, że Trevor został zlikwidowany przez bezlitosnego rosyjskiego przestępcę o znanej policji irlandzkiej tożsamości. Rzekomo miał on mieć powiązania z gangiem, który był zamieszany w handel narkotykami i prostytucją na obszarze, w którym Dili zniknął. Ten sam gang był badany w sprawie zabójstwa Sheinett-Kelly w czerwcu 1998 roku. I informator powiedział, że Dili i jego rzekomy morderca nie znali się i było to przypadkowe spotkanie. Podał też miejsce, gdzie rzekomo miały być zakopane zwłoki Trewora, i miał to być odosobniony obszar o powierzchni 3 akrów na przedmieściach Dublina w Chapelizod, około 8 km od miejsca, gdzie ostatnio widziano Trewora. Chociaż podczas poszukiwań znaleziono broń i substancje psychoaktywne, śledczy doszli do wniosku, że one nie mają związku ze sprawą, nazywając bardziej to miejsce tzw. schowkiem dla przestępców. Przeszukanie zostało odwołane we wrześniu, a policja irlandzka poinformowała wtedy, że nie znaleźli niczego, co mogłoby im pomóc w tej sprawie. Warto też, żebym wspomniała, że siostra Trewora dzwoniła do niego przez cały weekend i telefon miał sygnał, a wyładowany był dopiero po weekendzie. Więc gdyby ktoś w ten sposób uśmiercił chłopaka, no to raczej telefon utopiłby razem z nim utopił czy zagrzebał, pozbyłby się po prostu razem z nim. Przyjęto też inną teorię, że Trevor został napadnięty przez przedstawiciela gangu. Ale nie zakopany, jak to sugerował informator, a jego ciało miało zostać wrzucone do wody. No i policjanci przeszukali kanały, stawy, rzeki w okolicy Dublina, i niestety tu też nie znaleźli Trevora. Kolejną teorią jest oczywiście UFO, a mężczyzna ubrany na czarno to klasyczny człowiek w czerni, i miał on rozmawiać z Trevorem o jakimś zjawisku nadprzyrodzonym, którego Trevor był świadkiem, może właśnie podczas swojego pobytu na Alasce. Jeśli Trevor został porwany przez owego tajemniczego mężczyznę, a mężczyzna ten był wysłannikiem rządu, no to zdecydowanie nie uda się nikomu trafić na żaden już więcej ślad Trevora. Dziwne też były jego plany po powrocie z Alaski, bo rodzicom niby powiedział o zakupach przedświątecznych, podczas gdy jego plany wyglądały zupełnie inaczej. Może. No, hmm, chciał uniknąć rozmowy z rodzicami na temat Alaski. Ponoć planował spotkanie z przyjaciółmi, z Glennem i z Konradem w pubie Thomas Fletchers, który znajdował się w jego mieście rodzinnym, ale na to spotkanie Trevor nie przyszedł. I ponoć nie było to nic dziwnego, bo jeśli o niego chodzi, to ponoć czasami tak robił. Na nagraniu z kamery sprzed banku widzimy też, że spędził odrobinę czasu na rozmowie z nieznajomym, pomimo tego, że dość mocno padało i narażał się na kompletne przemoczenie. No i w sumie to czemu spędził w biurze tyle czasu? Na dobrą sprawę to po prostu mógł wejść do biura, wziąć parasolkę i sobie pójść swoją drogą, a spędził tam prawie 30 minut. Włączył komputer, sprawdził korespondencję mailową. Poczekał, aż jego kolega z pracy znajdzie dla niego czas na tę filiżankę kawy. Może chciał przeczekać, aż mężczyzna pod bramy odejdzie, albo może chciał przeczekać coś, co miało się wydarzyć. Według zeznań Kyla rozmawiali z Trevorem o niczym konkretnym, po prostu taka ymm, gadka, szmatka. Ymm, no i po co to wszystko, po co to czekanie, żeby tylko porozmawiać o niczym? Kyle nie pamiętał, o czym dokładnie rozmawiali, ale no właśnie nie było to nic, co wzbudziłoby jakieś czerwone światło w nim, bo na pewno on pamiętałby coś takiego. Są też pewne rzeczy, które nie zostały dokładnie przebadane albo dość pobieżnie. Co może nam się wydawać, że nie miało nic wspólnego z zaginięciem Trevor'a, bo w tym samym dniu, kiedy mężczyzna zginął, w miejscu, gdzie wynajmował mieszkanie, zabrakło prądu. Nigdy to nie zostało wyjaśnione, co było, tego, co było, co było powodem awarii, czy był to przypadek, czy było to może celowe działanie. Funkcjonariusze policji potwierdzili, że przeszukali komputer Trevor'a, przeszukali też jego maile. Ale nie wyciągnęli z tego jego sprzętu żadnych konkretnych informacji. Może dlatego, że Trevor, pracując jednak w branży IT, potrafiłby zatuszować ślady swojej działalności w internecie, a jednak w 2000 roku to było łatwiejsze do zrobienia niż jest to dzisiaj, tak mi się wydaje. I tutaj jest pewna ciekawostka odnośnie działania irlandzkiej policji, bo kazali oni odsłuchać Glenowi wiadomość, jaką na poczcie głosowej zostawił mu Trevor. I zapytali, czy mężczyzna słyszy coś podejrzanego. A kiedy Glenn powiedział, że absolutnie nie, no to funkcjonariusze kazali mu usunąć wiadomość ze swojej poczty głosowej. Także nie wiem, czy celowo, ale ostatni ślad cyfrowej aktywności Trevora został po prostu zatarty przy pomocy funkcjonariuszy policji. Wspomniałam też wam wcześniej o tym, że funkcjonariusze policji zidentyfikowali dwóch z trzech mężczyzn stojących pod bramą banku, ale żadne informacje dotyczące tego, kim ci mężczyźni są, nigdy nie zostały przedstawione szerzej oraz to, w jaki sposób policjanci byli w stanie zidentyfikować te osoby. No i oczywiście to, co oni robili od 3.40 pod pracą, czemu woleli moknąć niż wejść do środka, bo pewnie też mieli klucze do, do tego budynku. Gdyby to byli koledzy, którzy nie mieliby żadnych złych zamiarów, tylko chcieli mieć pewność, że Trevor jest bezpieczny, no to czemu stoją w tak dziwny sposób, co sugeruje jakby na niego czekali i wcale nie mają dobrych zamiarów, chociaż... Może to moja nadinterpretacja i nie da się tego wywnioskować ze sposobu stania e, i to jeszcze w nocy, jaki kto ma zamiary. Ale z drugiej strony, jeśli czekali na Trevora, to czemu nie poczekali do czwartej, kiedy to mężczyzna wychodził z budynku? Niestety nie mamy dostępu do nagrań pokazujących, co działo się przed bramą budynku między 3:37 a 4:02, w którą stronę mężczyźni poszli, czy faktycznie się znali, czy rozmawiali ze sobą. Czy Trevor był śledzony od dłuższego czasu, od swojego przyjazdu z Alaski? Czy mężczyźni przed Bramą działali w jakimś porozumieniu? A może faktycznie coś wydarzyło się na Alasce, co sprawiło, że po powrocie Trevor był śledzony? Ktoś postarał się o odcięcie prądu w jego budynku. Może kiedy zorientował się, że nie jest bezpieczny, to pozacierał ślady swojej aktywności w internecie. Może mężczyzna w Czerni wiedział, że na drodze z banku do domu Trewora są kamery przemysłowe i dlatego nie spieszył się? Może z innymi ludźmi, którzy śledzili Trewora, stwierdzili, że na pewno nie pójdzie nigdzie indziej jak do mieszkania, i nie ma sensu siedzieć mu na ogonie. Stąd te odstępy czasu około 30 sekund. No bo po drodze mm, stał zaczajony gdzieś drugi mężczyzna, a może nawet trzeci. No i jakby tak przechwytywali Trevora z, na kolejnych punktach jego trasy. Może Trevor został uprowadzony i był przetrzymywany gdzieś do czasu odebrania mu życia, albo do czasu przetransportowania go w inne miejsce. Gdzie nie byłby przez nikogo namierzony. A może Trevor nie był jednak tak lubiany w pracy, jak się wszystkim wydawało? Może wdał się w jakiś romans z koleżanką z pracy, która pracowała ze swoim chłopakiem, ze swoim mężem? No i próba jakby naprawienia morali Trevora zakończyła się aż tak źle. Ale z drugiej strony, czy ktokolwiek ze współpracowników nie wiedziałby o tym? To jest po prostu masa, masa, masa pytań bez odpowiedzi. Chciałabym tutaj coś sensownego powiedzieć, ale właśnie to jest tyle pytań, że nie wiem. Faktem jest niestety, że od 2015 roku, odkąd wypłynęły nagrania z kamer przemysłowych i odkąd policja przeszukała skrytkę przestępców, to żadne nowe tropy w sprawie Trevora się nie pojawiły. Jednak policja w grudniu 2018 roku wydała oświadczenie, że będą badać każde niezidentyfikowane szczątki, kości, cokolwiek w nadziei, że wraz z postępem badań DNA uda im się w końcu odnaleźć Trevora, bo przecież to nie jest możliwe, żeby mężczyzna tak po prostu czy człowiek jakikolwiek człowiek od tak po prostu sobie wyparował. Aczkolwiek, kiedy ja słyszę, że ktoś wyparował, a zaangażowana mogła być jakaś grupa przestępcza w zniknięcie, to jedyne o czym myślę to pożarty przez świnie, spalony albo wrzucony do ługu. To chyba efekt filmów i seriali, jakich oglądam, i może to nie było koniecznie potrzebne, ale człowiek nie może tak po prostu sobie zniknąć, i nikt nie wie, gdzie on się znajduje. Dziękuję bardzo za wysłuchanie sprawy zaginięcia Trevora i zapraszam Was serdecznie na jutrzejszy podcast. Trzymajcie się!